Cześć, z tej strony Dosia. Jest dzisiaj ze mną The Last Night. Siemaneczka. Witamy, witamy. Słuchajcie, dzisiaj ETS ponownie zagości tutaj. Dzisiaj z innym towarzyszem właśnie. Wybieramy się, słuchajcie. Znaczy, ja jadę tutaj do tego w Niemczech. Duisburga, co nie wiem, jak to się odmienia. Duisburg. Właśnie, a do Rotterdamu jedziesz, tak? Dobra. To co, chyba sobie możemy jechać po nasze załadunki. Załadować się. Dobra, mamy, ciekawe, czy mamy w ogóle w tej samej firmie. Jak myślisz? Na paszporcie. A ja nie wiem, gdzie zaraz zobaczę. Ja takich rzeczy nie sprawdzam. A nie, nie mam gdzie, nie wiem. Znaczy, a, na łapce. Dobra, nie wiem, zajadę, to się dowiem. nie, to ja mam inną firmę, słuchaj. Myślałam, że mówisz, czy coś się stało, bo ja tu miałam już, słuchaj, problem z wyjechaniem. No właśnie mówię, zauważyłem to i mówię, co jest. A, w ten sposób też. Dobra, ja będę wiozła prefabrykaty podłogowe. Ja będę wiózł 20 ton karmy dla zwierząt. O kurcze. Do jakiegoś schroniska? Pewnie tak, no. Rotterdam nie potrzebuje, no to się wierzy, nie? 20 ton, tak? Tak, 20 ton. O, to ja mam ten, niewiele mniej, bo 19. W ogóle tutaj Arek wziął ciężarówkę specjalnie. Taką, jaką ja mam, że ty się do mnie podpasował. Nie? Dobra, czekaj, ja w ogóle wyjeżdżam już. Ja już też zaraz będę. Dobra, czekaj. To nie wiem, na wylocie się chyba gdzieś spotkamy. Dobra. Ja użyłam kierunkowskazów dzisiaj, ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dobra, dobrze, będę obserwował. Bo jazdę nie najlepiej rozpoczęłam. Dobra, bo ja już w sumie za daleko ten... Okej, okay, to sobie stanę. Będę czekała na ciebie. W porządku. Dobra, o. Jedziemy, jedziemy. A ja to zobaczę, jak to wygląda, kurczę. No, takiego ładunku chyba jeszcze nie wiozłam. Zaraz zobaczę, jak u ciebie to pewnie kontener jeden wielki, co? Nie, firanka. Firanka? To jest taki typ naczepy, taki zwykły. Tak się nazywa, fachowo, firanka. Kurczę, to już zaraz zobaczę. Bo nie mam żadnego pojęcia, jak to wygląda. No to zaraz zobaczysz, no, no. Zaraz będę, tylko na światłach teraz stoję. Jezu, ty stoisz na światłach? No trzeba, przepisy. No, ja tam nie stoję. Dobra. Jak raz złamę przepisy dla ciebie, a już zielone akurat miałem. O, dobra, widzę, jedziesz. A, o tak, no, taki normalny. No, trochę może w sumie... No, źle może nazwałam to kontenerem, ale... No. Długa trasa w sumie, 800 km. Nie wiem jednak... Ja mam 1100. A, no to jeszcze lepiej. Nie wiem w sumie, czy nie za długa będzie. No to... Nie wiem, jak ty to zdecydujesz, jak ty to tam zdecydujesz, czy za długo się zachowuje. Nie wiem, to dłuższy odcinek będzie. No, lepiej dla widzów, nie? No pewnie. Mogą napisać w komentarzu, czy się cieszą z tego powodu, że dłuższy odcinek będą, o. No, na pewno, na pewno. No. Dobra, jedziesz w ogóle? Oj, jadę, ups. Jadę. Dobra, już się wystraszam, że ci trochę drogę zajechałam. Nie, spokojnie. Dobra, to ja, słuchaj, ten, cisnę gaz do dechy, albo za chwilę, tylko skręcę tu w prawo. Dobra. Bo troszkę... O. Dobra. A nie, już chyba będzie git. Chociaż jeszcze jakiś jest zakręt trochę. Chyba. Ostry, czy mi się wydaje tylko po mapce? Nie, mi się wydaje chyba. O, no to... się rozpędzamy. Pociąg jedzie. Czy my będziemy przejeżdżać przez tory? Nie, nie wydaje mi się. A w ogóle są w ETS-ie przejazd przez tory jest? Tak. Czekaj, chyba przyjeżdżaliśmy ostatnio raz, czy mi się... Czy to nie... Owszem. Ej, to ja chyba w ogóle wtedy chyba pierwszy raz przejeżdżałam przez tory, albo mi się wydaje. Albo... Możliwe. Pierwszy raz, odkąd pamiętam, o. w ten sposób. Ojeju, wystraszyłam się, że mandat dostałam, a to, że dług spłacony. Jak ja mam wyłączony. Ile dostałaś długu?
4000 ponad. 4 coś. A, to mało, to akurat. No, o, 150 miałam pożyczone, spłaciłam chyba już jakieś 50 około, jeżeli się nie mylę. Już 1/3 za tobą. No, ale ważne, że na prostu, słuchaj, wychodzę, bo... O matko, a mnie trochę chyba zarzuciło, bo wcześniej to na minusie było. Mhm. O, dobra, jechałam na długich. A ty jedziesz na krótkich? Tak, zawsze, ja jeszcze tak jak trzeba. Ty jedziesz tak bardziej realnie, zauważyłam. Jadę realnie, ale że tak powiem, prędkość to dla mnie nie problem. No. Lubisz szybko jeździć, ale przepisowo. W ten sposób. Ale jednak mandaty wyłączone. Tak, bo te 110 na godzinę to non stop dostała mandaty. W sumie. Sensu to nie. A jeżeli chodzi o światło, to nie ma problemu, żebym stał na światłach. A no widzisz, to ja zawsze się śpieszę. Aby, na ten moment to ja w sumie tylko tak, aby wiesz, zarabiać, co prawda. Więc każda minuta, sekunda cenna. No tak, no. Ja już tych cię zrozumiałam na tyle w garażu, że dawno taki miałem, jak byłem już w domu. Ja nie wiem w ogóle, no ja na twoim miejscu bym nawet nie wpadła na pomysł, żeby zmienić na taką jak moja, wiesz? Naprawdę. A ja lubię się dopisywać, to dopasować do mojego kompana. To jest lepsza zabawa, no, bo to co to da? Ja bym się raz szybciej dużo razy napędził, bym, że tak powiem, non stop musiał przyhamowywać. A tak to mam taką samą ciężarówkę jak ty, no i gitarę. No, w ten sposób, no. No i teraz mnie dogonić chyba nie możesz w sumie, bo tak to ten... Nie, zwłaszcza, że się to no, cięższy jestem, nie? A, no właśnie, kurczę. Więc możesz spokojnie prowadzić konwój. Dobra. Tak patrzę, żebyś mi też nie uciekał za daleko, ale raczej chyba... A nie mówię, będziesz mi uciekała, powiem. Słucham? Jak będziesz mi uciekała, to będę mówił. To dobrze. Ty w ogóle, Arek, ile w ETS-a grasz? Bo nie wiem, czy mi mówiłeś ostatnio, czy nie. ETS-a? Grałem trochę. Fakt, ja bym takim graczem, że ja pograłem od nowa to może raz, doszłem chyba do 23 poziomu i powiedziałem, nie ma fanu z gry w momencie, kiedy musisz tryhardować pieniądze. Więc ja sobie, że tak powiem, brzydko powiem, może nie powinienem tego robić, skrakowałem sobie świat, no, że tak powiem, karierę. Mhm. Taką umiarkowaną liczbę pieniędzy. Dałem sobie tyle expa, ile trzeba było na 30 poziom. I później wziąłem może jeden kredyt. Nie? Kredyt jeszcze wziąłeś? Tak, bo chciałem kupić sobie duży garaż, nie? Z 5 miejscami. Aha. I zapełnił go full ciągnikami. Żeby mi zarabiali. Ciągnikami, a że tymi kierowcami? Tak. Tak, no ciągniki siodłowe z kierowcami, no. Aha. W ten sposób. Teraz na stan aktualny mam no trochę pieniędzy. Nie, no ja powiem ci, ja tam wolę sobie tak normalnie pozarabiać. Nawet jakbym miała na minusie, to wolę to odpracować jakoś, tak widno. Mnie denerwują, jak tak w gry, gdzie można dodać 500 metrów i minus na koncie, nie? Mi to przeszkadza, nie mogę. Ja właśnie taki zawsze miałem takiego pierdolca, tak powiem, zawsze. Nie no, tu wiesz, w sumie sama sobie na przykład zarobię na ciężarówkę i będę z niej dumna, może nie będę jeździła bardziej ostrożnie. Czy to ja tak samo szanuję, nie? Jakiś samochód stoi jakby, co? Co mówisz? Ale samochód nie, to jakiś? Jest gracz, który po prostu uderzył. Który co? Który uderzył i tam stoi. Aha. Dobra, przerwałam ci w ogóle coś tam ten. Nie, spokojnie. Ale coś no. Opowiadałeś? Tu mówię o temat tym, no, ciężarówce. Mówiliśmy o tej ciężarówce, no to... Ja też szanuję każdy ciągnik, nie? Oczywiście zdarzy się taka sytuacja, że niestety się nagle 35% uszkodzeń zrobi, bo nie zauważyłeś, tak? To
Czyli chodzi do tego, to... No. Pszczonowano. No to tej skani, co jeździłem do tej pory, tej najlepszej. Aha. 50 tysięcy kilometrów jak trochę. O, sporo. Coś ci powiem, to sporo. Ja znałem kumpla, który jakby gra często w ETS-a. No. Jest walnięty w lewo. Widzę właśnie ten. No chłop jest chory, no. Półtora kilometra, półtora miliona kilometrów. O Jezu. Nie, nie, nie. Ojej, Dasia, Dasia. O Jezu, nie przymachałam, nie przyhamowałam. Czekaj, miasta. Zesuchy pewnie cię tepię. Pewnie tak, o Jezu, no nie. Myślałam, że się wyrobię, ja tak zawsze mam, słuchaj. Serio. O Jezu. Dobra, no do tego Zurych, no to idę. Nie ma wyjścia. Ojejku. Ty nie musisz się cofać w sumie. Chcesz, to możesz, wiesz, poczekać chwilkę. Postaram się szybciutko dojechać. A co mam czekać, jak mogę zajechać? No, jak wolisz, słuchaj. W połowie drodze się prawdopodobnie tak spotkamy. Tylko, tak powiem, no. Lepiej się spotkać w połowie drodze niż... No, ja w ogóle... No, mógł. Pierwszy raz właśnie zauważyłam różową ciężarówkę. No, mówisz? No, tutaj myślałem, stoi. Że ten kolor lubi, tak? No, myślałam, że jestem tylko jedyna taka w ETS-ie. No. Jeszcze jedziemy w tym samym kierunku, ale w ogóle mam 27% uszkodzeń ładunku. Ładunku? Ładunku. O Boże. Trochę sporo, co? Bardzo dużo. O Jezu, no nie. Ej, ale ja myślałam, że się wyrobię. Nie, właśnie problem tych małych ciężarówek jest to, że porównując do tych większych ciężarówek i te, co mają więcej osi, to że one są okropnie wywrotne. Mhm. Jak ciężar wystarczy taki mocniejszy zakręt i leżysz. No, a właśnie to jest dobre w ciężarówkach tych większych, nie? Mhm. Że jak mają więcej oś, no to jest większa stabilność. Plus jeszcze mają kaperyty do tego, nie? Więc na przykład jak taką skanią byś zrobiła ten zakręt, prawdopodobnie, to byś się nie wywróciła, ale byś się zachybnęła, nie? No co, czyli... No, słabe ciężarówki. No, trzeba pilnować. Kurczę, no, ale ja to tak zawsze mam. Mi się wydaje, że się wyrobia, a wychodzi jak zwykle. Dobra, jadę już tak w ogóle. To się zatrzymam na tym, na zjeździe. Dobra. Widzę jakieś niebieskie kropki, ale to nie wiem, czy to ty będziesz, czy nie. Zobaczymy. No. Się porobiło. Ojejku, jaka wywrotka była. Ej, ale jeszcze dawno takiej mocnej, w sensie z takim mocnym uszkodzeniem nie miałam, że naczepy. Dobra, czekaj, aż zwolnię, bo znowu jest tu w prawo. A my przejeżdżaliśmy przez to miasto w ogóle? Obok tego miasta. A, bo właśnie jadę taką trasą jakby jak na początku, mi się wydaje, że najpierw skręt w prawo i potem, co mówiłam, że taki ostry zakręt będzie chyba. Coś takiego gadałam wcześniej. To jestem... Cała w prawo, tak? No teraz w prawo, no. No, nie wiem, jadę już. Czekaj, w ogóle jak mi to prowadzi, zobaczy. Jakoś inaczej, czy mi się wydaje? Mnie prowadzi... Ej, nie wiem, czy mnie teraz inną trasą nie poprowadziło? Jaką trasę jechała? Dwójką czy trójką? Powiedz mi. Czekaj, to sobie stanę na chwilkę. Bo muszę zobaczyć. Czwórkę mi pokazuje. Przez czwórkę, tak? No. A ty jesteś na trójce? Będę... Mogę przyjechać, to wiesz co?
to ja przyjadę, Znaczy, ja dobra? jestem teraz sama w takim miejscu, gdzie mogę ja się zawrócić i wyjechać na trójkę. Możesz to, nie wiem, to zostanie przy tej starej trasie. No, dobra, to czekaj. A, okej. Okay. To się zawrócę. Ojejku, no mogłam w sumie, kurczę, wcześniej spojrzeć na to. Ale tak coś myślę mi teraz, tu nie pasuje. Ojejku, ciekawa trasa się zapowiada. No. Dobra, czekaj, muszę teraz w lewo. I chyba jeszcze raz w lewo, mam nadzieję, że będzie. O Jezu. Się obijam. O, dobra, jest w lewo, całe szczęście. Jakiś tykorek aż się zrobił. Akurat samo tutaj. Nie wiem, skręcę sobie. O Jezu. No i kolejny procent uszkodzenia naczepy. Czy ja teraz przejadę? Jezu, ja dzisiaj nie umiem jeździć, Arek, słuchaj. No. Dobra, jadę do ciebie. Dobra, ja tutaj też kombinuję, bo jest nie jestem próbował. Bo co takiego? Nie, mówię, że nie po dobrej stronie jestem, wiesz? Aha. Dobra, muszę kontrolować trasy chyba sama na razie cały czas, bo mi ten na razie pokazuje, żebym się zawróciła. No mi też przez tą czwórkę teraz pokazuje niby. A. To nie, no dobra. Jadę prosto. No na razie kilometr mi rosnął do celu. Ale już... Czekaj, chyba na kolejnym zjeździe muszę... Nie wiem, prosto jeszcze? Dobra, przyhamuję najwyżej i sobie zobaczę. Ktoś jedzie chyba. A nie, to stoi. Dobra, myślałam, że może ty gdzieś. To nie ty. A jak ja powinnam prosto cały czas, dobra? Stoisz czy jedziesz? Wiesz co, próbuję wyjechać. Mhm. Teraz powinien być na prawidłowym zjeździe. Dobra. Kurczę, ej, dużo osób mam wrażenie mijam w ogóle. O, ej, dobra, ja właśnie będę... Stój. O, dobra, jadę. Widzisz mnie naprzeciwko? No, widzę. czy ty jedziesz pod prąd? Tak. Jadę Jezu. Pod prąd. Tak, musiałem wyczekać już 4 ciężarówki. Tak. Na światłach się zatrzymujesz, ale prąd jedziesz. Ja tak. Nie było innej opcji, żeby tutaj, że tak powiem, zjechać. A. No dobra, to wszystko przeze mnie. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. Ale przez tą czwórkę szybciej byłoby chyba, bo teraz mam 650 km, a tam miałam 600 jakieś. Dobra, 50 km to czy kto? To całkiem dużo, słuchaj. To nie tak mało. Jakieś roboty drogowe? Oho. Aha, super, jakiś dzban. Co? Nie, no, ludzie są naprawdę mistrzami. Aj, ludzie. No właśnie, ciebie nie ma za mną, coś nawet się... A dobra, jedziesz, okej. Okay. No, mam jakiegoś chłopa, który nie wiem co robił, ale chyba pijany. Jedzie! To po lewej weź jak coś, bo ja... Nie, bo tu chłop jedzie. O Jezu, nie. O nie, to ja się za nim rozpędę. Super. Ej, super, on w ciebie przywalił. Tak, widziałam tak, to tak, w lusterku. Chłop w ogóle mi zrobił 30, już ci mówili o szkodzeniu przyczepy, 33, nie? 4% ładunku, no i o Jezu. Ja tam to bany powinien dawać. Ej, ja się boję, że on zaraz będzie we mnie chciał tak samo zrobić. Nie. Już nie? Tak mówisz? Nie. Nie, boję. Super, Jezu. Z naprzeciwka jechał, no na czołówę. Ej, ale ta dzisiejsza trasa to serio jakaś z przygodami.
Dla filmiku, no mówię, na YouTube idzie to... Zgadaliśmy się wcześniej z innymi, że ej, dobra, w tym momencie weźcie tutaj jakieś, no... stłuczki poróbcie, czy coś. Baczkaj tutaj prosto. Właśnie, wiem. Ja to zawsze tak w ostatniej chwili robię. Chociaż czasami fakt zagapię się. Śpiewie z przewidzeniem paczce na śpiesie. Co takiego? Z przewidzeniem na GPS-u musisz zapatrzeć. No ja, no mam, patrzę. Normalnie jakbyś patrzyła na GPS, to nic jesteś w stanie nie stwierdzić, czy skręcasz, czy nie. Możesz tego GPS-a F5 oddalić sobie. A to ja wiem w sumie, no. No wiem, że można, ale ja jeżdżę na tej jakby drugiej najbliższej. Mhm, ja tak samo. No trudno, to jesteś spokojnie stwierdzić, czy to skręcasz, czy nie. No, tak jakoś. Ty, nie, ej, masz, jesteś zatankowany? Ja tak, do fula. Jeszcze 3,5 tysiąca kilometra nawet po mnie, nawet 3,700 mogę przejechać. Gdzie ty masz to pokazane, ile? Na prawym. Jak będziesz naciskała i, to w tym momencie ci wyjdzie, ile masz litrów paliwa. I? Pod litrami paliwa masz ilość kilometrów, które na tym baku możesz jeszcze przejechać. Ale co, muszę kliknąć? I. Czekaj, zaraz. A tutaj, na, i na tym. Na ekranie jakby tym. Ja myślałam, że na nawigacji gdzieś. Ej, to ja nie miałam o tym zielonego pojęcia, że mi to się zmienia. A widzisz. Ale to jest trochę takiej słabej jakości, czy tylko u mnie? Może u ciebie, uważaj, schamuj. Dobra, widzę. No. Dobra, o Jezu, wreszcie zaciągnęłam przez przypadek teraz, ale dobra, trochę zwolnię. No. Wstraszyłeś się chyba, co? Ja? Nie. No, nie, wcale? Już się po ostatnim, jak po ostatniej trasie przyzwyczaiłem. Do czego? Do twojego hamowania. Twojej raptowniego skrętów. Spokojnie. No, ja tak jeżdżę. Czasem... Czasem się poszczęści, czasem nie. No, ale może ja mam tak ogólnie źle, bo wiesz, ja mam tutaj grafikę, no, na dosyć niskiej jakości raczej, poustawiane rzeczy. Ja to mam chyba prawie na najwyższej. A, bo ty masz to wyraźnie, pokazuje ci, tak? Tak. A, no to no widzisz, czyli to kwestia jakości grafiki tam zapewne. Prawdopodobnie. Dobra, chyba tutaj może... A nie, myślałam, że będzie jakiś ostrzejszy. Następny może być troszkę ostrzejszy, to do 90, żebyś przyhamowała i powinno być ok. Dobra, to zdejmę nogę z gazu. No, 90 i powinno pójść ok. A i będę jechała przy barierkach? No nie, w sumie nie jest... Co nie? Nie, właśnie masz to brać jak największym łukiem. Właśnie skręcając coraz bardziej, wtedy zakończysz zakres i wtedy chybie ci się przyczepa. No ale... Jak czujesz chibanie zestawu, to właśnie masz jakby wydłużyć twoje skręcenie. Wtedy łapisz z powrotem z przyczepności drugą oponę, czy tam drugim. No ale mi chodziło, że po prawej stronie przy barierkach to nie powinno, tak? Dajmy tak. Tak, jak skręcasz w prawo, to wydłużaj skręt w lewo. Wtedy przyczepność masz większą. I na odwrót, jak skręcasz w lewo, to bardziej na lewą stronę. Dlatego niektórzy najeżdżają ci w realu na przeciwny pas, bo nie chcą się wykasztanić. No. No, prawo fizyki. Czaję, rozumiem. No to ja dobrze jechałam. No, jakbyś bardziej w lewo odbiła, by było dobrze. Ty się trzymasz kurczowo prawy. No to nie wiem. Ej, czekaj, bo tu ktoś siedzi w ogóle. A jaki tu jakiś... No wiem, ale ja się boję, że on tu mi zaraz ten... Czekaj, my skręcamy w prawo zaraz chyba gdzieś tutaj. Nie, dalej. Prawo, tu. O, i w lewo. Dobra. Ej, ale tu jakiś... Ile ciężarówek jedzie? Ja trochę zwalniam jakby co, Arek.
Spoko. Żeby mi tu nie wyjechali po trąbie im, bo właśnie, o, ktoś mi tutaj już chciał drogę zaj... No i mi wyjechał. No nie. Przywaliłeś? Nie. Uff, całe szczęście. A mnie wyjechał typo, no. Oj, Dosia, ja już boję się o twoje. Ej, ale on mi wyjechał. Wiem, spokojnie. Ja problemu nie mam z tym. O ciebie trzeba się dbać. Nie, w sensie mi chodzi, że to nie była moja wina, no nie? Ale rozumiem. Ten jeden chciał mi chyba, ja mam wrażenie, że na początku wyjechać, ale zaczęłam trąbić i chyba się jakby schował, bo ja mam takie wrażenie, że on chciał mi wyjechać. No ale nie wyjechał, ale drugi jakiś za to przez nie, no. Co prosisz? No, o patrz, na przykład teraz w lewo, to powinnam przy lewej stronie. Ale... Tak, czy tak nie? Jak w lewo skręcasz? No, albo tak. Teraz na prawo. I ja zaczynam przy prawej stronie jechać. Nie wiem, no. Tak mi się wydaje. Albo teraz... O, chyba muszę zwolnić, czekaj. Zwalniam trochę jakby, co? Bo tu skręt w prawo zaraz. I ja się nie wyrobię. Ej, to ty, nie ty jedziesz za mną? Chłop jedzie za to bardzo. No właśnie widzę. Oj, wyhamowałam go trochę chyba. O, coś chyba na tym, na CV gadają, bo teraz zobaczyłam, że mi się świeciło. Ale ja mam wyciszone, więc nie wiem, co mówią. No. Zastanawiam się, czy coś na mnie teraz gadają. Po portugalsku mówię, więc mam. Aha, hop, hamuj. Czekaj, w ogóle mam gdzieś dzwonić, poczekać na ciebie, czy coś? Nie, ja mi dałem się wyprzedzić, wiesz? No, okej. Dobra. To się rozpędzam, bo mam 50 na godzinę. Bo ja widzę, trzy korpeczki właśnie jadą. Uważam, cię wyprzedzam. Właśnie widzę, w lusterkach. Kurczę, jak on pędzi szybko. Mają dobre ciężarówki, słuchaj. O. Tu skaniesz się z takim śmiesznym ładunkiem, to... O, jedzie... mają dwie takie same. A kurczę, popędzili. O, widzę ciebie z tyłu, za mną. Całkiem blisko chyba jedziesz. Ja. Nie boisz się? Nie? Ja bym się bała. Proszę co, ręczny i hamujemy z kopyta. Ej, ale jak ręczny, to nieraz można, wiesz, tak skręcić ostro, no nie? Na ręcznym. Ale już mam wyczute to, że tak powiem, mniej więcej wiem ciężarówkę, jak ona skręci. Aha, no w ten sposób. Kurczę, ej, bez kitu, dzisiaj nie, mam wrażenie strasznie też... O matko, ale blisko. Duży ruch. Ej, ja zwalniam, bo zakręt trochę ostry. To upisz mi, są niektóre miejsca, że tak powiem, na serwerze. No. W Euratrucku, gdzie no, naprawdę masz bardzo duży ruch. To są takie szczególne miejsca. Amsterdam chyba? Ale w sumie nie ci... że nie wiem, ale wiem, że... Jest jakieś miejsca, bo mój kolega to mówił kiedyś. Aha. Ale dokładnie jakie, tu nie pamiętam, wiesz? A, no dobra. Kupel mi mówił ten, co właśnie to tak mówimy, że ma 1,5 miliona kilometrów. A, ten. Aha, no to... To się nie dziwię, że to akurat od niego usłyszałeś. Już tyle przejechał. To tylko na jednym ciągniku, to nawet nie fakt, ile musiał zrobić 1000 kilometrów na tym. No matko. Na całym kącie. No, słuchaj, jak jesteś fanatykiem, czy tam bardzo wielkim wielbicielem ETS-a, jeździsz w VSC, czy tej jakby drużynie, ekipie, aha, to tam nawet są jakby tabele ilości kilometrów, które zrobiłeś, nie? W niektórych VSK-ach na przykład są organizowane jakieś konkursy, na przykład, nie wiem, przyjedziesz, będziesz w top 1 w kilometrach, to jakby, nie wiem, wygrywasz jakieś DLC do ETS. Aha. To ja miałam ten zaproszenie do firmy i tam, tak się, bo nie ogarniałam tego w sumie. Trochę zwalniam jakby, co? O Jezu, muszę bardziej zwolnić. Aaaa, nie. Dobra, kręgnięte.
I się pytałam właśnie, czy ja coś z tego będę miała i ogólnie o co chodzi z tymi firmami. A to chyba tylko jest jakiś... O Jezu. Ale poleciał. Że to tylko jakiś ranking kilometrów jest jakby, że wiesz, coś takiego. A to tak. Nie wiedziałam o tym. Myślałam, że coś jeszcze jest na przykład. Też na początku. Ale w momencie, kiedy się dowiedziałem, co i jak działa, nie miałem nic specjalnego. Aha. W ogóle ten typu jak poleciał, ja go nie widziałam wcześniej. I dobrze, że akurat wyrobiłam się w zakręcie, bo nieźle by przywalił. Niezła wystuczka była. Musisz uważać właśnie, jeżeli chodzi o gracz, bo nie każdy ma dobre łącze. Nie? Na przykład u mnie byś żadnego laga nie widziała. Ale ja na przykład u ciebie, kiedy ty masz 40 pingu, nie? To tak czasami, cofam się to jakby czasami. Nie cofasz, nie? Ale twoja przyczepa reaguje w taki sposób, że po prostu najeżdża często na przeciwny pas. Tak? Aha, może ja tak jeżdżę. To też możliwe. Trzeba się przyzwyczaić, czy za sobą ma się przyczepę. No. Nie wiem, ja kiedyś mówiłam ci to, że jak jechałam z jakimś gostkiem i go tak jakby, wiesz, się teleportowało pewnie przez internet. No i w końcu tak jakoś przywaliłam w niego, bo ta przyczepa jego pokazała się, jakby cofnęła się. I no, i on przywaliłam i nagle zniknęła jego przyczepa. Dobra, to zwolniłam troszkę. O, dobra. Ty, no jeszcze sporo nawet kilometrów. Ja jeszcze mam 700. A, ty 350, niecałe. Kurczę, myślę, że nie, że trochę chyba następnym razem trzeba krótszą trasę brać. No dobra, nie mam problemu. No, serio. Nie no tam, ale to na luzie. Dzisiaj były przygody, no. No, będzie dłuższy filmik też. Zobaczymy, czy tym będzie to pasowało, czy chcą krótsze. No, słuchajcie, napiszcie w komentarzu. A kto dotrwał do tego momentu, to może napisać hashtag... Masz jakiś pomysł, Arek? Hashtag tiry. Hashtag tiry? Dobra, może być. No przypnę serduszko oczywiście. No i nagradzam, słuchaj, takie osoby, które dotrwają do danego momentu. No a ten dosyć już chyba, no, długi. W sensie dawno, od początku, coś mi się wydaje. 8 minut nagrania, Kasia. A nie wiem, powiem ci. Bo nie wiem, musiałabym... Nie wiem, co bym musiała wyłączyć i sprawdzić. Dobra, tak, to trzymaj do tego, to już z Berku, to... No... Ty tam się sprawdzisz. Chyba tam zakończymy, nie? No chyba tak, no bo w sumie cecha nie będę jechała z tobą tam. Znaczy, no już... Przynajmniej nie na odcinku, myślę, bo... No. To chyba nie wiem, ile w sumie... No... 300 kilometrów pewnie jakieś, coś tam z tego. Ile? Z 300 kilometrów pewnie, coś tam z 300, no to nam teraz tyle w sumie zostało. W ogóle jest coś takiego, chyba jakaś zależność, że na przykład 100 kilometrów to jest 10 minut, czy coś takiego? Wiesz co, zacznijmy od tego, że nie wiem, najpierw trzeba było, wiesz co, dowiedzieć się, co, ile upływa minuta gry, nie? Czy masz czas? I wtedy w momencie, kiedy się dowiesz, ile minuta gry trwa, to wtedy musisz sobie przydzielić się na godzinę i wtedy ile godzina trwa w grze i wtedy mierzysz kilometry na godzinę. No i wtedy się dowiesz, ile na przykład jadąc 100 kilometrów na godzinę zrobisz w grze, to ile ten, nie? Nie, mi się tak wydaje coś, że takie... Znaczy to wiadomo, że też zależy od tego wszystkiego, jaka trasa i tak dalej, no nie? Ale mi się wydawało, że to chyba jest coś taki, wiesz, pi razy oko mniej więcej. Że to ileś trwa, ale nie wiem, tak mi się wydaje, pewna nie jestem. O. Zatrąbię do nich. Zawsze trąb. Kurczę. Kiedyś sobie jechałam i na CB tak... Spotkałam jakichś ludzi i pojechałam z nimi w sumie w trasę. Fajnie to.
No, zawsze wiesz, niż lepiej niż samej. No. Także fajnie. No tak, wręcz bardzo fajnie, bo wtedy razem można sobie pogadać, pojeździć gdzieś, nie? No tak samo jak my teraz, nie? Sama nie wiem, czy byś chciała na odcinek nagrać. Powiem ci na pewno na takie długie. Nie wiem, czy wiesz, może zacznę od tego, że ja na początku jakoś tam kilka filmików z ETS-a miałam i nawet sama nagrywałam właśnie jak jadę, no nie? Chyba. Ale to wiesz, było takie z 20 minut około, takie nie za długie te trasy, ale jakoś nie widzi mi się wracać do tego, że z filmiki z ETS-a i sama jeżdżę, bo tak szczerze, ja nie umiem tak, wiesz, zagadywać, gadać, no nie mam takiego, jak to się mówi, gadane, no nie? No tak, no, to... ja tak samo, mam ten sam syndrom. O, widzisz. Także no to też takie skończamy. Trochę... Okej, okay, właśnie widzę, że ten, tylko tutaj już? Tak, dobra. Ej, może ja zwolnię trochę? Trochę bardzo mi się zwolniło, jakby, co? Ja też musiałem wyhamować, bo ja cię już wyprzedzałem w sumie. No właśnie, i ja ci ja ci zajechałam? Nie, nie, bo takie... Ja sobie po prostu schamowałem i tyle. Miałam wrażenie, że mi jakby ten przepuszczasz, bo ja byłam pierwsza z prawej, ale nie wiem, bo mylne wrażenie odniosłam może. Jak coś, to sorry. Nie, ja wiedziałem, co robiłem i nie musisz mnie przepraszać. No tak tylko. dobra, i teraz tutaj. O, i prosto dalej. Czekaj, jakiegoś miasta jesteśmy może? Nie, nic mi nie pokazuje na mapce. Wcześniej Frankfurt mijaliśmy chyba. Jak mene, no. No, to jeszcze. A znowu jadą jacyś? Nie wiem, albo mi się wydaje, albo że wieczorem więcej osób gra. W sumie tak może być nawet. Bo najwięcej ludzi, którzy grają w ETS-ie, to są osoby wiekowe. Mało młodych ludzi gra w ETS-ie. Dużo ludzi na 30, 40 albo w ogóle, nie? Albo wyżej. Powiem ci tak, nawet ostatnio spotkałem osobę, nie wiem, w wieku 50-60 lat. No. Najpierw ma Janusz, coś tam, nie? Aha. I hop, on nagrywał głównie ETS-a, farminga. Robi streamy, nie? Oczywiście z tego. Mhm. Tam myśli coś, nie? No kurczę. Ja się dziwię, nie? Na przykład. Można i tak, słuchaj. Na stare lata można się bawić gierkami, nie? No. To fakt. O jejku. Ile jeszcze tam kilometrów masz? 170 mi pokazuje. A ty jednak 350 kilometrów w takim razie dokładnie. Aha. Jeszcze mam. Ja do Rotterdamu. Aha, mi pokazuje czas jazdy 2 godziny 30 minut niby. Kolejna różowa ciężarówka, nie wierzę. Co jest? Ej, jak ja chyba do tej pory, jak... No, jeździłam sobie kilka razy w sumie, no nie? No to chyba ani razu nie spotkałam różowej. Może raz, ale to i tak jakoś nie jestem pewna. Ale raczej nie chyba. A dzisiaj już druga. No, bez kitu. Ale u siebie ja kolorek raczej zmienię. Jakiś by taki trochę może jakiś jaśniejszy, ten różowy damy. Raczej przy różowym zostanę, ale no. No. Spoko, spoko. A no nie podoba mi się też właśnie taka mała, płaska. Trzeba pozmieniać. No to jak zarobimy, pojeździmy trochę, czy sama pojeździsz, no to w końcu być mogę sobie trochę ulepszyć się. No tak, na razie dzisiaj za to nie wiem, ile zarobię przy takim uszkodzeniu naczepy. Nie wiem, nie chcę peszyć, ale nie wiem, czy cokolwiek zarobisz. Co? Serio? No, jeżeli chodzi o uszkodzenia ładunku, nie przyczepy, to tym bardziej ładunek jest uszkodzony, tym bardziej tracisz expa i hajsu. O kurczę, no to ja mam 29% aktualnie mi pokazuje. Nie wiem, ile stracisz.
O matko. No, jeszcze może będę musiała dopłacić, zda się, tak? Nie, dopłacić nie. Ewentualnie na zero wyjdziesz. O kurczę. Super wiadomość. Dopłacisz. No nie. Obym coś zarobiła, bo tyle kilometrów na marne by poszło. No coś zarobisz, no ale no nie za dużo pewnie. Kurczę. No dobra, zobaczymy w takim razie. Bo czekaj, ja powinnam w ogóle za to niby zarobić. Czekaj, ładunek, przychód. 16 tysięcy. No 17 niecałe. To ja za taką pracę o 300 km więcej zarobię 35. A. Bo wziąłem pilną dostawę. Bo masz, jak odblokujesz expa, nie? To tam trzeba, żebyś miała różne... Kurde, przejechałam drogę, bo go wyprzedzałam. Co? Wycofam. I to poczekam na ciebie na dole. Dobra, bo ja wyprzedzałam go, bo mi pas zmienił i... Ej. No i w sumie to mogę wykręcić tam. Dobra, to nie cofam. Gorzej mi wyjdzie cofanie. No, dobra. Troszkę mało przepisowo też i tak dalej, ale... Już jadę do ciebie. O, dobra, sobie oddalę mapkę. O, już w sumie ostatnia prosta do tego miasta. Ja to już się rozpędzam. Jak co, ty by mnie wyprzeć? A, dobra. A co ty, jak przyhamowałeś mocno? Nie, ja cię rozpędzam teraz, bo ja się zahamowałem, wiesz? Aha. Nie wierzę. Patrz to. Fiolet, nie róż. No dobra, no ale nawet fiolet taki trochę w różowy wchodził. Ja widziałem całą fałeskę, która miała na taki kolor, albo jeszcze taki bardziej różowy. No. I widziałeś admina z tą Skodą, nie? Admin. I za Skodą jechało 10 ciężarówek takich samych, nie? No proszę. Jakaś ciężarówka w rowie. Nie na czerwonym. Jak ty, to i ja. No, ja tam nie patrzę na to. O, tutaj też ktoś jakoś nie wiem co robi. No masz takich agentów, że tak powiem. Sama jestem taką agentką. Trochę. Ty nie wiesz też w barierki. No, nie wiem. A jak tam się wywróciłam, to w barierki... O Jezu. W porządku? Tak. Ale mało brakowało. Może trochę... A nie, no dobra, już chyba nie muszę zwalniać, bo już ten, ale... się wystraszyłam, że się przewrócę, bo naprawdę... Kurczę, ale chyba musisz mnie nauczyć jeździć. Trzeba czasu i praktyki. Musisz się nauczyć tego, że masz przede wszystkim lusterka. Lusterka to twoje oczy. Jak skręcasz z ładunkiem z tyłu, to musisz się nauczyć tak skręcać, że twoja przyczepa nie może, że tak powiem, zabrać więcej pasu niż twojego. Więc jak skręcasz, musisz się skręcać z nad pasem. A, wiem o co chodzi. To wiem, to mi się czasami zapomina z tym. Później musisz się nauczyć trzymać twojego pasu. To już jest trochę trudniejsze. I po prostu uczyłeś, że tak powiem, klawiaturę musisz wyczuć tak, jak tobie pasi. Aha. No i następnie to już po prostu no, praktyki. Dobra, a ja tu zwalniam. O matko. Dobra. Wybacz. Do LKW, tak? Tak. Ty też tam... A nie, dobra, ty tam nie masz. A ja to jest sobie na naprawę. Dobra. Cholera. Wiesz, że masz tą przecież komendę. Pamiętasz o tym? Komendę? No. Czy zapomniałeś o tym? Zapominam. Zapominasz? Mhm. A, no widzisz.
Dobra, to ja się... Czekaj, ojeju. No super, zahaczyłam o bramę. Właśnie o tym, co mówiłeś, że muszę z nadpasem. O, dobra. Kurczę, no teraz nie wjadę w to. Gdzie to jest? Jeszcze mi zasłaniają. Gdzie to? Nie widzę tego zielonego migającego. Prawo, bardziej. O, dobra. Dobra, nie chce mi się parkować. Dobra, chwila prawdy, ile zarobię? Ej, nie zgadnij. Ej, kara za uszkodzenia 2,9%. Ej, to źle podszyłam chyba coś. A to ty w takim razie już naczepę. Naczepę. Właśnie. Uff, to całe szczęście za 14 tysięcy. Dobra, Arek, ja jadę do ciebie. Dobra, tutaj jestem. Ty tutaj właśnie stoisz, czy gdzie? Po drugiej stronie, przecież wszystkie tiry przejdziesz. Ja się tu zaparkuję z przyczepą. Aha, tylko nie przejadę, bo on tu stanął tak. Ale gdzie ty? Przejdziesz, bo tutaj przez to wszystko przenikasz. No właśnie to nie. Tak? Bo przez tego typa nie mogę. Wszystkie. A, dobra, tu nie ma bramy. Ja myślałam, że za tym typem nie jest brama. Jedź prosto. Jezu, czekaj. Jesteś w środku? Dobra, widzę cię, o. Ej, ja, bo tam ja myślałam, że tam jest brama za tym typem. Bo mnie teleportowało, jak wiesz, czaisz? Jezu Boże. Czekaj, się tu jakoś... O Jezu. Ustawię trochę przy tobie. Dobra. O. Okej, okay, dobra. O. Dobra, może być. Czekaj, wezmę z takiego widoczku. Dobra, także co? Ja dziękuję tutaj za oglądanie moim widzom. Tym wytrwałym gratuluję. Był dzisiaj ze mną Arek, oczywiście, słuchajcie. Siemaneczko. No, także ja tutaj dokończę trasę z Arkiem, ale swoją skończyłam, więc chyba skończę też filmik, bo w sumie i tak długie wyjdzie. No, także dziękuję za oglądanie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, cześć!